Hej wszystkim, zazwyczaj widzimy się w formie lightów, podczas których rozmawiamy o szkolnej, rysujemy postacie z nią związane, czasami razem tworzymy muzykę, ale postanowiłem się wypowiedzieć na temat ostatnich wydarzeń, ponieważ są one niejako też powiązane z Zewem Choroszczy i przyszłością gry. Po śmierci Majora zastanawiałem się, czy ma moralne podstawy do ciągnięcia dalej prac nad grą. Śmierć Majora nie jest pierwszym zgonem osoby związanej blisko ze Szkolną 17 i z całym uniwersum, ale po raz pierwszy jest to przypadek tak wstrząsający. Mieliśmy już przypadek śmierci Lejtnota Starosiuka, jednak w tym przypadku nic poza paroma suchymi danymi nie było wiadomo tak naprawdę. Umarł też niezapomniany Jan Wyborodo, lecz w jego przypadku mogliśmy obserwować pogarszający się stan zdrowia, jego stopniowo pogarszający się stan zdrowia i jego śmierć nie była aż tak nagła jak w przypadku Majora. Oczywiście umarło też parę innych postaci, chociażby jego brat czy jego matka. O tych postaciach pamiętają głównie staroszkolniacy i te osoby się gdzieś tam tylko przewijały w tle. Tak samo jak w przypadku śmierci matki Jana Rodo. W przypadku Majora ta sytuacja jest o wiele cięższa, bardziej skomplikowana i trudniejsza tak naprawdę do ogarnięcia. Nie będę się za bardzo rozgadywał na temat tego, kto jest winny jego śmierci, kto się do niej przyczynił, kto się tutaj bardziej dołożył. Wydaje mi się, że osoby, które są bliżej związane ze samą szkolną, które tam bywały, miały kontakt z Majorem, zrobiły już to za mnie, zrobiły to dużo, dużo lepiej i mają większe rozeznanie w samej sytuacji. Ale sam fakt, że większość z nich oraz sami widzowie domyślnie wskazują na konkretne osoby, które są winne, no przemawia sam za siebie. Ja chcę przedstawić tylko sytuację ze swojego punktu widzenia. Przede wszystkim Major i sytuacje z nim związane były dla mnie jako twórcy gry, piosenek, grafik okołoszkolnych, przede wszystkim źródłem inspiracji. Może to kogoś dziwić, ale faktycznie tak było. Major autentycznie mnie bawił, a wszystkie sytuacje, które były z nim związane, autentycznie mnie inspirowały, tak? Śmieszyły mnie, śmieszą nadal jego teksty, zachowanie. Wiadomo, że miał masę cech negatywnych, jego uzależnienie od alkoholu, rozpuchu było znane i szeroko komentowane i też niestety zrobiło tutaj swoje, tak? Ja natomiast mam zamiar się o nim wypowiadać w miarę pozytywnie. Wiadomo, o zmarłych źle się nie mówi. No dobra, no i teraz tak, jak to wygląda z punktu widzenia prac nad grą? Kiedy zaczynałem pracę nad grą, traktowałem ją jako swego rodzaju żart czy też eksperyment i generalnie chciałem tę grę zakończyć już na pierwszym etapie bądź pierwszym levelu, czyli cała gra miała składać się z sytuacji tam ogólnoszkolnej i ostatecznym bossem miał być Jan Wyborodo. Jednak ze względu na feedback, na to, że wam się podobało, prace nad grą były kontynuowane, pojawiały się kolejne etapy, jednak cały czas z tyłu głowy miałem takie przeświadczenie, że gra się skończy mniej więcej na piątej części, o czym zresztą czasami mówiłem też na lightach, tak? No i nagle się okazuje, że ta piąta część, nad którą teraz aktualnie pracuję, zbiega się ze śmierci Majora, więc jak sami rozumiecie, projekt, który robiłem dla beki i rozrywki, kojarzy mi się teraz ze śmiercią człowieka i to śmiercią wydaje mi się tragiczną, tak? Dlatego, że była nagła i że no niestety dziwnie to jako całość wygląda, tak? W tym momencie do uniwersum czuję lekkie obrzydzenie. Nie podoba mi się zachowanie zarówno Dryblasa podczas rozmowy z Piotrem, jego żerowanie na śmierć Majora, zachowanie Ekopeta czy ekipy Mlecznego Szamba, przechodzi po prostu ludzkie pojęcie. To są dorośli ludzie, oni doskonale wiedzą, co robią. jak inni będą ich zachowania odbierać. Dalsze operowanie kanałem Majora, blokowanie filmów z nim związanych, zachowanie kopeta na pogrzebie, rozstawianie kamer, zwykłe kłamstwa, nawet związane z organizacją pogrzebu, to jest kosmos, zachowanie Arona i Strawka tak samo. A aktualne wrzucanie dwuznacznych filmów, dwuznacznych tytułów filmów na kanał Mlecznego to już jest tragedia, więc no do samego uniwersum, czyli lekkie obrzydzenie, tak? Natomiast uważam, że duże brawa należą się przede wszystkim tym, którzy postanowili drążyć temat, między innymi Piotr z Warszawy, wielka okejka, postawa Fiodora na pogrzebie, obecność Beatki Bożej, wypowiedzi obszaru Ikinga, nawet obecnie Meksykano, czy organisty-onanisty, bądź reakcji całej społeczności. Widać, że po raz pierwszy chyba zarówno społeczność, jak i wszyscy orbiterzy wokół szkolnej są bardzo mocno skonsolidowani. Dobra, a teraz odnośnie samej gry. Nie byłem pewien, czy ją komentować, więc zadałem wam pytania na grupie facebookowej oraz na swoim kanale YouTube i otrzymałem od was bardzo ciekawy feedback. Przeczytałem wszystkie komentarze. Tutaj parę przytoczę. Pierwszy z komentarzy. Jacy trzeba oddać dla Wojtka zasłużony szacunek za te wszystkie lata i humor, który nam dawał. Wydaje mi się, że to jest ważne, że trwało to lata, tak? Nie trwało pół roku, rok, dwa, ale dosłownie lata. Maciek Wiśniewski. Ja już skończyłem z uniwersum, ale twoja gra i atmosfera wokół tworzenia z oderwaniem się od życia codziennego. Kontynuuj dzieło, bo super ci to wychodzi. Jak to mówił Kajor, trzeba się śmiać, a nie płakać. No, zgadzam się. Ja też jakby szkolnej nie oglądam aktualnie. Nie ma bladego pojęcia, co się tam dzieje. O większości rzeczach wy mnie informujecie, a samo tworzenie gry, sytuacje na live'ach, tak, to jest to, co sprawia mi radochę. Brat numer jeden, upamiętnić, bo jak najdłużej zostaw pamięć internatów, pełna zgoda. Tu mamy parę podobnych wpisów, pierwszy z nich, zrób DLC do Kono Zew Choroszczy pod tytułem Major biegiem przez las. Mógłbyś zamieścić tam opowieść o wielu sytuacjach z jego życia, tych złych i dobrych, zakończenie jakimś wesołym, szczęśliwym finałem, cały storyline poświęcony Wojtkowi. Kolejny wpis jest taki, co byś powiedział, żeby zrobić akt w grze, który by pokazał Majora w życiu, o którym zawsze marzył, o tym, że jest kimś, że lepiej poprowadził swoje życie tak jak chciał, miał synka z Czarną Szprychą, był potrzebny, coś ale Rambo 07 zgłoś się, może Major Suchodolski, czy po prostu Major z Bombasu. Dał się strzelać, rzucać granatami, walczyć ze złymi ludźmi, gangusami. Zrób jakiś porządny jeden poziom, na którym będzie jakimś oddaniem szacunku dla Majora. Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo fajny pomysł, tak? Że jeżeli chodzi o oddanie mu hołdu dla jego, to jest dobry pomysł z tworzeniem aktu poziomów, które byłyby dedykowane Majorowi. Giorgio Garbati napisał, możesz dodać jakiś napis na końcu etapu z Majorem, że to jego upamiętnienie, hołd. Wydaje mi się, że cała gra będzie jego upamiętnieniem, hołdem dla jego pamięci i taki napis się na pewno pojawi na początku gry. Chlebek Boży, ja bym proponował upamiętnić go w jakiś sposób, w jakimś specjalnym poziomie w Sędziszewie i ostatnim bossem do tego poziomu zrobić Dryblasa. Ja do Dryblasa czuję mega obrzydzenie. Jeżeli będziecie chcieli widzieć Majora tłukącego Dryblasa po łepetynie, to tak, ok, ale wam pozostawiam decyzję jak zwykle. Zreasumując, postanowiłem dokończyć grę, dalej na nią pracować, przy okazji oddając hołd Majorowi. Mam nadzieję, że nikt tego nie odbierze jako chęć żerowania na jego śmierci. Tym bardziej, że mój kanał, jak i sama gra naprawdę nie zarabiają, tak? Monetyzacja jest włączona tylko na kawałkach. Padła tutaj propozycja tytułu Zemsta Majora. Wydaje mi się, że to jest dobry tytuł i dobry kierunek, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę i chociaż może w ten sposób Major pośmiertnie się rozliczy z niektórymi osobami. No i tak jak mówiłem, mam nadzieję, że nie uznacie tej części za niesmacznej, tym bardziej, że Major nie będzie jedyną postacią grywalną w tej części i to nie będzie jedyny wątek, tak? Już parę leveli powstało i to będzie tylko jako jeden z wątków, ale faktycznie ta część będzie jemu poświęcona. Dzięki jeszcze raz wszystkim za komentarze, czytam wszystkie i dzięki wielkie za wsparcie i pomoc w decyzji. Trzymajcie się i pozdro.